Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, na której odbywają się sesje gminne i powiatowe, przechodzi gruntowną renowację. Panie burmistrzu, takiego gruntownego remontu sali nie pamiętamy. Przyznam, że też nie pamiętam. Już minęło 10 lat, od kiedy pracuję w urzędzie, a ta sala chyba nigdy nawet nie była malowana w tym czasie. No i w tym roku postanowiliśmy trochę zmienić oblicze tej sali, chociaż przyznam, że nie będą to roboty, które diametralnie jakby wizerunek tej sali odmienią. Ona będzie nadal wyglądała tak, jak jest, bo wygląda dosyć dobrze, jeżeli chodzi o tą stronę taką estetyczną. Wymieniamy tam posadzkę. Posadzkę z uwagi na to, że ta sala jest przesiąknięta wilgocią. Każdy, kto na tej sali był i spędził kilka godzin na tej sali, to z pewnością później dosyć długo to wspomina, bo czuć po ubraniach, że ta wilgoć wszędzie dominuje. Czyli najważniejszą rzeczą jest zmiana posadzki. No i później taka renowacja poniekąd tego balkonu, który służy dla publiczności, tych wszystkich elementów drewnianych, które na sali się znajdują, czyli okna i drzwi, i potem malowanie ścian. A oprócz tego coś, co pewnie też przyda się wielu z nas, mieszkańcom Bytowa, czyli będzie można śledzić nasze obrady, bo zostanie zainstalowany specjalny sprzęt, nie tylko nagłośnienie, ale też kamery. Co prawda od roku chyba przychodzą niektórzy z kamerami, nagrywają nasze obrady. Nie mówię tu o Państwu, tylko o klientach, którzy do urzędu w różnych sprawach przychodzą, ale chcemy, żeby to miało charakter bardziej powszechny. To znaczy, że te wszystkie obrady, które zostaną nagrane, będą udostępnione w internecie? Ja przyznam, że myśmy o tym jeszcze nie rozmawiali, ale ja uważam, że tak powinno być. Przecież nie ma żadnych tajemnic w urzędzie, wszystko jest w tej chwili publiczne i bardzo dobrze, bo chyba o to chodzi nam wszystkim. Jeżeli taka potrzeba będzie i nie będzie jakichś tam przeszkód technicznych, to na pewno tak. Ale również widzieliśmy z projektu, że będzie zmieniony system układu, czyli stoły będą inaczej ułożone, tak? Tak, prezydium naszej rady będzie umiejscowione na wprost, czyli wchodzi się głównymi drzwiami na salę numer 1 i na wprost będzie prezydium, a pozostałe miejsca już w sposób dosyć podobny, z tym, że mówię, nieco odwrócony. Czyli te stoły, które będą postawione w nowy sposób, one będą możliwość będzie przestawienia, tak? Jak najbardziej, nie będziemy tego betonować, także w każdej chwili można przyjść, rozebrać, przestawić, rozłożyć. Kto może korzystać z sali i oczywiście z tych urządzeń multimedialnych? My nigdy nie robiliśmy problemu nikomu, kto tylko chciał się spotkać na naszej sali, czy to jest stowarzyszenie, czy jakaś wspólnota mieszkaniowa, czy zebranie osiedlowe. Także wszyscy, którzy do tej pory korzystali, będą mogli korzystać nie tylko z tej sali, ale z tego sprzętu, który będzie zainstalowany również. Czy istnieje możliwość, ja mówię tu pod naszym kątem, żeby zasłonić okna niektóre, tak żebyśmy możliwie jak najlepiej mogli filmować? Przyznam, że to jest pierwsza rzecz, o której myślałem przy remoncie tej sali, bo ja teraz też będę siedział w innym miejscu, na sali numer 1 i będę dosyć niekorzystnie wyglądał w świetle kamery i w obiektywie różnych aparatów, dlatego pierwszą rzeczą będzie na pewno przysłonięcie tych okien, żeby Państwu ułatwić pracę, a też żeby moja, no niestety nie do końca przyjazna wszystkim, facjata wypadała jak najlepiej. A ile ma kosztować całe przedsięwzięcie? Cały koszt łącznie to będzie niespełna 200 tysięcy złotych. Już mówimy tutaj łącznie o remoncie sali, jak i o wyposażeniu tej sali, czyli stoły, krzesła plus urządzenia multimedialne. Około 200 tysięcy złotych. A planowany termin zakończenia? Chcieliśmy, żeby październikowa sesja odbyła się już na sali numer 1. Co prawda umowa z wykonawcą jest zawarta do 15 listopada i pewnie musimy się tego terminu trzymać. Także sesja listopadowa przed Andrzejkami odbędzie się na odnowionej sali numer 1.